Zarówno film Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, jak i Dwie Wieże ukazały, że Saruman w bardzo krótkim czasie zgromadził ogromną armię. Dziesiątki tysięcy orków stworzonych w celu mordu i podboju wylało się z Isengardu i udało w kierunku Rohanu, aby pokonać zebranych w Helmowym Jarze ludzi, a zaraz po tym najpewniej i cały Gondor. Jakim cudem taka armia powstała w przeciągu kilku tygodni? Jakim cudem całe piękne ogrody Isengardu zmieniły się w pogrzelisko dorównujące terenom Mordoru? Filmy trochę krzywdząco ukazują, jak to Uruk-hai są wygrzebywani z jakichś dołów, zupełnie tak, jakby byli lepieni z gliny i zamykani w kokonie, i może magia ich ożywiała. Gdybać można, ale wydaje mi się, że była to taka trochę luźna wariacja na temat tego, jak początkowo orkowie byli stworzeni, jak to początkowo sobie wymyślił Tolkien. Otóż na samym początku byli oni właśnie lepieni z gliny, kamienia, żużlu, czy czegoś tam jeszcze innego, a ich serca były czystą nienawiścią, jaką Morgoth w nich umieszczał do elfów czy ludzi. Dlatego widząc, jak powstawali właśnie Uruk-hai w Isengardzie, oczywiście chodzi mi o film, no to mam właśnie ten obraz tych pierwszych zapisków o tym, jak powstawali orkowie. I też w pełni rozumiem, dlaczego zdecydowano się właśnie to wszystko tak pokazać w filmie. No bo jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o czas. O wiele prościej jest pokazać, jak wyciągają jakiegoś chęka z dziury, z gliny, klepią mu białą łapę, kopią w tyłek i jalla, idź na Rohan. No ogólnie rzecz biorąc, nic takiego w książce nie miało miejsca. Saruman nie zrobił sobie w magiczny sposób nagle w przeciągu 10 tygodni giga armię zdolną wymordować w sumie cały Rohan. Zatem jak na to pytanie odpowiedzieć? Myślę, że trzeba zacząć od samego Sarumana i wyjaśnić, jakie były jego cele, kim był, myślę, że każdy wie, ale dla tych, co nie wiedzą, przypomnę może tak na szybko. Saruman przybył do Śródziemia jako wysłannik Valarów, by wspomóc uciemiężone ludy w walce z Sauronem. Wiadomo nam o 5 takich wysłannikach, o właśnie Sarumanie, Gandalfie, Radagaście i 2 błękitnych magach. Zwali się oni Istari i każdy z nich po wielu setkach lat robił już w sumie co innego. Radagast zdziwaczał i oddał się pielęgnowaniu natury Śródziemia, Gandalf jako jedyny nieustannie starał się wypełniać powierzoną im misję, błękitni magowie starali się zrozumieć ludy Haradu na początku i pomóc im uwolnić się od tego całego cienia zła, ale słuch o nich zaginął i co ciekawsze, ostatnim, którego z nimi widziano, był właśnie Saruman, który udał się z nimi na tereny Haradu. A sam Saruman osiadł sobie po pewnym czasie w Isengardzie w wieży Orthanc, podarowany mu przez króla Rohanu i namiestnika Gondoru. Tam Saruman w 2759 roku zaczął zgłębiać odnalezione księgi i gromadził w sumie informacje z każdego możliwego zakątka. Po pewnym czasie jego obsesją stało się wręcz pierścienie władzy. Chciał je zrozumieć, więc zaczął zgłębiać tajemnice, jak zostały stworzone, jak dokładnie działały. I próbował po pewnym czasie też zrobić swój własny pierścień, który to przez chwilę widział Gandalf, gdy był przetrzymywany w wieży. Saruman więc w końcu zdradził swój cel, zdradził swoich towarzyszy i tych, którzy pokładali w nim nadzieję, czyli Valarów, którzy ustanowili go jako dowódcę i lidera wszystkich Istari, bo on miał koordynować wszystkie decyzje, które zapadają w Śródziemiu, aby obalić Saurona. Podczas czytania Hobbita można zauważyć, jak Gandalf często ucieka od naszej kompanii krasnoludów i Bilba, ponieważ badał on wtedy ruiny opuszczonej twierdzy w Mrocznej Puszczy o nazwie Dol Guldur, w której kiedyś odkrył, że zarąbił się czarnoksiężnik, ale gdy Gandalf się tam pojawił, to on bardzo szybko uciekł, a później właśnie w roku 2851 odkrył właśnie, że w Dol Guldur zarąbił się Sauron, który próbował odnaleźć pierścień w pobliskiej rzece Anduinie, ponieważ blisko tej rzeki poległ Isildur, który mu ten pierścień odebrał. Nalegał Gandalf, żeby tego Saurona wypędzić albo jakoś pokonać, jednak Saruman chciał, aby póki co nic nie robić. Według mnie to już właśnie jest pierwsza informacja o zdradzie Sarumana, bo w ten sposób chciał on obserwować, czy pierścień przypadkiem sam się nie ujawni z powodu bliskości Saurona, ale jak dobrze wiemy, pierścień w tamtym momencie miał Gollum, który ukrywał się w górach mglistych. Wtedy być może Gandalf lekko już zaczął podejrzewać Sarumana, ale Biała Rada, w skład której wchodziła również Galadriela, Elrond, no i oprócz naszych 2 mędrców stary elf Círdan, zaufała Sarumanowi w pełni. I dopiero 100 lat później, na ostatnim spotkaniu tejże Rady, w roku 2953 III Ery, Saruman kłamał w żywe oczy, jakoby jedyny pierścień został utracony podczas tej rzezi na polach Gladen i popłynął sobie Anduiną w dół do morza. A Gandalf w sumie z całych sił próbował wpłynąć jakoś na Radę, aby wypędzili tego czarnoksiężnika, tego Saurona z Dol Guldur, co w końcu im się oczywiście udaje.
Saruman jednak z biegiem czasu zaczął bardzo się w sumie tak obawiać Gandalfa, który ukrywał swoją prawdziwą moc. Zaczął więc go lekceważyć, zaprzeczać wszystkim jego spostrzeżeniom, ale w sekrecie rozważał każde słowo i myślał, jakby mógł je wykorzystać na swoją korzyść. Kpił z Gandalfa, że to fajkowe ziele w końcu wypali mu mózg, ale sam postanowił je wypróbować, po czym nieustannie ćmił sobie fajkę w swojej wieży, jednakże jego duma nie pozwalała mu się na to przyznać. Gandalf również wiedział o jego obsesji na punkcie pierścieni i również kpił z Sarumana podczas tego ostatniego zebrania, wydmuchując wiele kółek dymu i próbując je łapać, co Sarumanowi dało do zrozumienia, że Gandalf albo właśnie już wie, albo się domyśla bardzo wielu rzeczy. I po tym ostatnim zebraniu Białej Rady zazdrosny Saruman zaszył się w Isengardzie, powysyłał całą masę szpiegów do Shire i okolic i chciał dowiedzieć się więcej, co robi Gandalf. Oraz, być może już wtedy, zaczął podejrzewać, że ten magiczny pierścionek Bilba może być czymś więcej niż tylko prostym magicznym pierścionkiem. Sam Gandalf zdał sobie sprawę ze zdrady swojego, jakby on tu mógł wcześniej nazwać, przyjaciela, dopiero w momencie, gdy Saruman go uwięził i przedstawił mu, dlaczego uważa, że sprzymierzenie się z Sauronem jest lepsze i korzystniejsze. No, miało to miejsce w roku 3018 III ery. Wtedy dopiero właśnie Saruman się ujawnił i zaczął tą jakby restrukturyzację terenów Isengardu. Jak więc widać, od roku 2851 do 3018 Saruman właśnie ukrywał te swoje obsesje i żądzę władzy absolutnej. Często jest powtarzane, że jego najgroźniejszą bronią były słowa i ten perswazyjny głos, który nie był magiczny, bowiem nie utracił go po odebraniu mu siły przez Gandalfa, ale zapewne ten głos właśnie pozwoli mu wpływać na całą radę i ukrywać przez bardzo długi czas jego chore ambicje. W roku 3000 odważył się on użyć Palantir, który był w wieży Orthanc i nawiązał kontakt z Sauronem i przez tego Saurona został w pełni usiedlony. I to właśnie jest ten decydujący moment zdrady z Sarumana, bo Sauron próbował mu wyprać mózg, ale trafił na cwanego lisa, gdyż Saruman nie był głupi i w momencie, gdy zaczął kojarzyć fakty, że gdyby odnalazł pierścień, no to mógłby rzucić wszystkich na kolana, wiedział o tym również sam Sauron, dlatego bardzo często przyglądał się temu, co dokładnie robi Saruman i w sumie przez pewien czas w pełni nim sterował. I chyba dopiero teraz mogę faktycznie przejść do zagadnienia samej armii Isengardu. Czy oznacza to, że ta armia powstała dopiero w 3018 roku, gdy Saruman uwięził Gandalfa i w pełni ujawnił się jako nowy front sił zła w Śródziemiu? Tak to mniej więcej ukazuje film. Saruman kontaktował się z Mordorem, który wysłał mu potajemnie orków. Ci orkowie po kryjomu gdzieś tam sobie musieli w tej wieży siedzieć, a później wsparli go w przebudowie całego Isengardu. Ale w książce coś takiego nie miało miejsca. Fakt, cała przemiana Isengardu dokonała się za czasu, gdy Gandalf był tam uwięziony. Było to właśnie około 10 tygodni. Tak więc można wnioskować, że to było tak szybkie, ponieważ do tej pory było wszystko właśnie ukryte i tylko czekało na ujawnienie. Ważne zaznaczenie w historii tamtych terenów jest to, że żadne oddziały orków nie pojawiły się w okolicach Isengardu i wschodniego Rohanu, mam na myśli zbrojne oddziały orków, aż do momentu, gdy Rohan został zaatakowany przez Isengard właśnie w roku 3018. Tak więc według mnie to trochę za mało czasu, zwłaszcza że jak można wyczytać w książce, podczas ataku na Helmowy Jar sporo było czegoś, co wyglądało jak pół ork, pół człowiek i tak też to zostało nazwane. Twarz miało trochę jak człowiek, jednak wielkie kły niczym ork. A biorąc pod uwagę, że orkowie nie rośli jakoś jak na drożdżach, tylko zapewne dorastali podobnie jak ludzie, gdyż podobnie jak ludzie i elfy się rozmnażali, no to trzeba cofnąć się jeszcze bardziej. Zatem rok 2953, ostatnie zebranie Białej Rady, Saruman zadufany w sobie i bojący się trochę Gandalfa udaje się do Isengardu, zamyka się w wieży i zaczyna myśleć, a jego przebiegłe myśli starają się wyprzedzić każdego o kilka kroków. I kto wie, być może już wcześniej odnalazł tę jaskinię pod wieżą, albo właśnie dopiero wtedy podczas tych rozmyślań, jakby tu nie zdradzić się, nie wpaść, znalazł właśnie to idealne miejsce na ciche eksperymentowanie pod powierzchnią Ziemi. Bo na górze mieliśmy wielką czarną wieżę i piękne ogrody i dobrego Sarumana, a pod powierzchnią ziemi masę różnych jaskiń i skrywane tajemnice. Isengard był zbudowany u stóp gór mglistych. W górach mistych właśnie pełno było orków zwanych goblinami oraz orków z Mordoru, których to Sauron właśnie wysyłał tam przez setki lat, by umocniali i budowali wiele fortec, no i stanowili jawne zagrożenie dla krasnoludów, ludzi i elfów. Niedaleko również Isengardu byli ludzie zwani Dunlendingami, których to Saruman bardzo łatwo oplatał w swoje sieci perswazyjnego głosu. I czyżby to był ten trop? Moją teorią jest to, że Saruman zdobył właśnie tak wielką armię,
na przestrzeni być może blisko 70 lat, a już na pewno 30 lat przed wojną o pierścień, ponieważ zaczął eksperymentować ze schwytanymi lub wysłanymi mu przez Saurona orkami oraz ludźmi. Miał on całą masę wiedzy pozyskanej z ksiąg i skoro próbował wykuć sobie pierścień i jakiś mu się udało wykuć, to co stało mu na przeszkodzie, żeby zrobić sobie swoich własnych orków? Zwłaszcza, że orkowie właśnie, jak mówiłem, rozmnażali się na modłę dzieci Eru i Luwatara, więc Saruman na pewno to wykorzystał. Jego pierwsze nieudane okazy w postaci półorków, możliwe, że ukazały się już 30 lat przed wojną o pierścień, a późniejsze poprawki doprowadziły do powstania Uruk-hai. Bo tutaj trzeba się zastanowić jeszcze, co dokładnie oznacza słowo Uruk-hai, dlaczego czasami się mówi po prostu Uruki na orków. No Uruk w czarnej mowie Mordoru oznacza po prostu ork, a hai człowiek. Zatem Uruk-hai to ork-człowiek troszeczkę. Zatem Saruman, który posiadał zaufanie wszystkich, takie idealne alibi, piękną przykrywkę i co najważniejsze, chęci i możliwości, na przestrzeni wielu lat zbudował sobie taką potężną armię. W jego głowie zrodził się plan kompletnej zmiany świata i stał się on czymś właśnie w rodzaju takiej rewolucji przemysłowej, bo nie dbał on o nic innego jak tylko o własne korzyści. Przez kilka dekad po cichu gromadził wielką armię, następnie po ujawnieniu się błyskawicznie tę armię musiał uzbroić, ale nie była ona jeszcze w pełni gotowa. Bystry umysł Gandalfa, który za sprawą Elu i Luwatara powrócił do Śródziemia i pokrzyżował plany Sarumana z przejęciem Rohanu po cichu, spowodowały, że ta niegotowa jeszcze armia, według mnie, rozbiła się właśnie o Helmowy Jar. A wy co sądzicie? Czy moja teoria ma w sumie jakiś sens? Nigdzie właśnie jawnie nie ma określonego i napisanego momentu powstania Wielkiej Armii Isengardu. A skąd się ona w końcu musiała wziąć, co nie? I raczej nie był to proces, który trwał kilka tygodni albo kilka lat, tylko kilkadziesiąt. Trzeba również wiedzieć, że orkowie, mimo że byli liczni, to na pewno nie byli jedynym źródłem armii Sarumana. Ponieważ było tam jeszcze wielu złych ludzi, a być może nawet i więcej było tych ludzi niż orków, którzy ochoczo ruszyli grabić tereny Rohanu i na sam Helmowy Jar. I tak wiem, wielu moich widzów właśnie oglądało tylko film, dlatego postrzegali armię Isengardu może w lekko skrzywiony sposób. Dla mnie składała się ona właśnie w większej części z ludzi, którzy przysięgli Sarumanowi posłuszeństwo, niż z orków, których zapewne proces tworzenia zabrał bardzo dużo czasu i nie wszyscy byli tak idealni. A zatem ode mnie to już wszystko, mam nadzieję, że się spodobało i dajcie znać, czy zgadzacie się co do mojej teorii. Do usłyszenia już wkrótce.